Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w rozmowach pod zegarem gościmy pana Tomasza Branickiego, prezesa olsztyńskiego oddziału ZNP. Dzień dobry. Dzień dobry. No, sami się Państwo domyślacie, dlaczego dzisiaj pana zaprosiliśmy. Pan Tomasz Branicki powie przede wszystkim rodzicom, czego mogą się spodziewać 8 kwietnia. 8 kwietnia, jeśli oczywiście nie dojdzie do porozumień między stroną związkową i stroną ministerialną, 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Panie Tomaszu, na dzisiaj ile szkół, mówimy tutaj o Olsztynie, naszym województwie, weźmie udział w strajku? Skupmy się na Olsztynie, bo jeszcze wiadomo, informacje o referendach całego województwa spływają. Natomiast w Olsztynie do sporu zbiorowego przystąpiło 60 placówek. To jest w procentach, no tak to mniej więcej, około, bo to nie są 80, wszystkie szkoły. Około 85% wszystkich placówek. A tak? Czy bardziej są to podstawówki, czy bardziej szkoły średnie? Wszystkie, to nie możemy i przedszkola, i szkoły średnie, i podstawówki, tak jakby w równych proporcjach do tego sporu zbiorowego przystąpiły. Nie przystąpiły placówki niepubliczne, tak? No bo tam jest czyli prywatne, tak? Prywatne, czy prowadzone przez inne czyli można powiedzieć, osoby. Że jeżeli chodzi o szkoły samorządowe, bo tak, no, mówimy o szkołach samorządowych, to praktycznie, jeżeli mówimy o samych szkołach samorządowych, to jest to w granicach 100%? Nie, 85%. A niech pan powie, te szkoły, które nie przystąpiły, dlaczego? No bo to jest ta taka mniejszość. Znaczy tak, czy wiecie to mówimy dlaczego? Tutaj przede wszystkim dlatego, że tam nie ma ogniw ZNP. Mhm. Były też placówki, gdzie takich ogniw nie ma, ale same się do nas zgłosiły, żebyśmy również weszli w spór zbiorowy w ich placówce. Mhm. Kilka takich placówek było i tam ten spór zbiorowy trwa. I z tych 60 placówek, które przystąpiły, w 56 strajk będzie na pewno. Okej. Okay. A co z Solidarnością? Bo oficjalnie Solidarność Nauczycielska, tutaj mówimy, czy oświatowa, no was nie popiera jako tako, ale cały czas dochodzą także do nas, do redakcji słuchy, że jednak szeregowi członkowie Solidarności, nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale że jakaś część też opowiada się ze strajkiem. Czy rzeczywiście macie takie sygnały? Tak, oczywiście to jakby szefowie Solidarności, którzy są kojarzeni z partią rządzącą, odcinają się od naszego protestu. Natomiast nasze koleżanki i koledzy z Solidarności, którzy razem z nami pracują w placówkach, solidaryzują się z nami, wzięli udział w referendum naszym i przystąpią z nami do strajku też. Ja tu, drodzy Państwo, wyjaśnienie, ten taki kłopot, który teraz słyszycie, to jest dobra wiadomość dla Was, bo właśnie trwa końcówka remontu ulicy Partyzantów. To jakieś takie straszne, ciężkie maszyny pracują za oknami naszej redakcji. Panie Tomaszu, czy jest jeszcze szansa, Pana zdaniem, że dogadacie się z rządem, czy to już właściwie jest pozamiatane? Powiem tak, no, 1 kwietnia, jeśli nie będzie to prima aprilis ze strony rządu, no, będzie się takie spotkanie ostatniej szansy. Jeśli ministerstwo nie będzie miało żadnych dla nas propozycji związanych z naszymi żądaniami, no to niestety do tego porozumienia nie dojdzie. Mamy nadzieję, że jednak ministerstwo spojrzy na to, że no, nie ma żartów. Tak? Tutaj już za dużo zaangażowaliśmy środków, ludzie są też zdeterminowani, żeby ministerstwo stwierdziło, że nie ma z kim rozmawiać. Drodzy Państwo, zatem pozostaje nam czekać do 1 kwietnia, natomiast my zarówno w papierowej Gazecie Olsztyńskiej, jak również w wydaniu online gazetaolsztyńska.pl będziemy na bieżąco informowali o sytuacji w tutaj naszej regionalnej oświacie. Naszym i Państwa gościem był pan Tomasz Branicki, szef olsztyńskiego ZNP.